Rozdział 8. Laodycea musi otworzyć drzwi. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. W poprzednim rozdziale zauważyliśmy, że Chrystus nawołuje Laodyceę do pokuty, gdyż taka jest jej wielka potrzeba. Chodzi o to, aby się odwróciła od swojego samousprawiedliwienia opartego na uczynkach zakonu i przyjęła sprawiedliwość Chrystusa owocującą uczynkami wiary. Widzieliśmy również, że ten wybór jest najtrudniejszą rzeczą do wykonania dla chrześcijan, dlatego że uczynki zakonu na zewnątrz uchodzą za dobre. Pokuta z oczywistych grzechów to jedyna sprawa, ale pokuta za to, co wygląda na dobre uczynki, jest czymś innym. Niektórzy mogą zapytać, jak można komuś powiedzieć, że jest sprawiedliwością Chrystusa, a co samousprawiedliwieniem? Uczynki zakonu przypominają na zewnątrz uczynki wiary. Jak więc można odróżnić jedne od drugich? Prawdą jest, że uczynki mogą wyglądać na takie same, ale osoba działająca na bazie wiary i sprawiedliwości Chrystusa zawsze będzie miała przeświadczenie, że nie jest dobra sama w sobie. Nie ma miejsca na chwalenie się wewnętrzne czy zewnętrzne tam, gdzie Chrystus mieszka w sercu przez wiarę. Przyznajemy, że to Chrystus jest tym, który zasłużył na zaszczyt i uwielbienie. Naszą postawą jest zawsze: jestem przede wszystkim grzesznikiem. Jasne jest, że Chrystus wzywa nas jako Laodyceę do pokuty z naszego samousprawiedliwienia i przyjęcia przez wiarę sprawiedliwości, którą On oferuje dobrowolnie. Ale jak to zrobić? Jak odpowiedzieć na to, czego spodziewa się od nas Chrystus? Odpowiedź znajduje się w słowach skierowanych do Laodycei. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Obraz pukania do drzwi i prośba o wejście pochodzi z pieśni Salomona. Jest to głos mego umiłowanego, pukającego i mówiącego: otwórz mi, moja siostro, moja umiłowana. Wielu chrześcijan jest niezadowolonych z pieśni nad pieśniami. Niektórzy nawet uważają ją za biblijną pornografię i twierdzą, że nie powinna być w Biblii. Ale jest napisana dla duchowego zrozumienia ludzi i ukazania Bożego wielkiego pragnienia, by ostatecznie nawiązać intymny związek ze swoim ludem. I oto to Chrystus prosi w poselstwie do Laodycei. Pragnie związać się z nami więzami, jakie łączą męża i żonę, dwoje, którzy stali się jednym ciałem. Gdy Chrystus mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę, oświadcza, że stoi na zewnątrz naszego serca, pukając i prosząc o wstęp. Jeśli jest on na zewnątrz, świadczy to, że nie jesteśmy nawróceni. Czy Chrystus mówi to do nienawróconych? Nie. On zawsze identyfikował Laodyceę jako swój lud, swój kościół. Nie ma tutaj nienawróconego ludu. Należy on do niego. Cóż to więc oznacza, że mówi do nas, by otworzyć drzwi i pozwolić mu wejść? Chrystus mówi: ja jestem na zewnątrz, gdy ty wychodzisz do swojej pracy. Wcześniej mówi do Laodycei: znam uczynki twoje. Nie mówi on: jestem źródłem twoich uczynków. On zna uczynki Laodycei, ale nie jest ich źródłem. Jest to twoje samousprawiedliwienie, na którym ty polegasz. Mówi do Laodycei: pukam do drzwi twojego serca po to, by zająć twoją uwagę. Pragnę wejść i być źródłem twoich uczynków, źródłem twojej sprawiedliwości. Pragnę działać w tobie, wewnątrz, a nie na zewnątrz. Pozwól mi być twoją sprawiedliwością, nie tylko po to,
byś się ostał przed moim Ojcem, ale by żyć w Tobie na co dzień. Dla całkowitego zrozumienia tego, co Chrystus mówi do Laodycei, musimy pamiętać, że Nowy Testament dzieli chrześcijan na dwie grupy – duchową i cielesną. Paweł pisze do chrześcijan w Koryncie: i ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Zauważ, że Paweł nie odnosi się do tych cielesnych Koryntian jako do nienawróconych, ale jako do niemowląt w Chrystusie. Dzieci, jak wiemy, nie chodzą od razu doskonale. Często upadają, ucząc się chodzić. W taki sam sposób chrześcijanie dzieci upadają, ucząc się chodzić w duchu. Upadają dlatego, że są słabymi dziećmi. Paweł kontynuuje: poiłem was mlekiem. Jest tutaj następny problem z dziećmi. Ty nie masz dla nich właściwego pokarmu. Teraz Paweł pisze do chrześcijan w Koryncie około 10 lat później od czasu założenia tego zboru w tym mieście. Dalej byli dziećmi w Chrystusie, cielesnymi chrześcijanami, nie wzrastali duchowo. W wierszu 3 Paweł wylicza problemy, jakie istniały u nich: gniew, walki, podziały. Nie jest to postępowanie chrześcijan, jest to zachowanie świata. Ale czy Paweł mówi, że ci cieleśni chrześcijanie są zgubieni? Czy mówi, że są nienawróceni? Nie. Właściwie to w wierszu 16 mówi: świątynią, liczba pojedyncza, Bożą jesteście, liczba mnoga, i Duch Boży mieszka w was. Oni są nawróceni i mają doświadczenie nowonarodzenia, ale nie potwierdzają tego swoim stylem życia. Jest to obraz cielesnych chrześcijan. Ich styl życia jest podobny do życia zwykłych ludzi zamiast uświęconego życia przez mieszkającego w nich Ducha Świętego. Natomiast duchowi chrześcijanie są nie tyle nawróceni, ale i chodzą w duchu. Nawrócenie nie jest czynnikiem odróżniającym chrześcijan cielesnych od duchowych. Obie grupy mogą być nawrócone i to nie jest problemem. Kwestią jest to, że duchowi chrześcijanie uczą się chodzić w duchu, a cieleśni chrześcijanie dalej chodzą głównie w ciele. U cielesnych chrześcijan dominuje ja, co według Nowego Testamentu oznacza ciało. W rezultacie cieleśni chrześcijanie mają wielki problem. Są to biedni świadkowie, źle reprezentują Chrystusa. Gdy ludzie to widzą, wtedy powiadają: jeśli takie jest chrześcijaństwo, to nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Źle reprezentują Chrystusa, dlatego że ich sposób życia mało się różni od życia ludzi nienawróconych. Tu jest powód, dla którego wiele krajów zwróciło się ku ateizmowi. Kościół chrześcijański w wielu częściach świata zgubił swoją słoność. Cała wschodnia Europa przez wieki była chrześcijańska, ale znęcił ją marksizm, bo Kościół chrześcijański upadł w okazywaniu życia z Chrystusem. Upadł zaś daleko, bo po większej części członkowie tego kościoła byli cielesnymi chrześcijanami. Musimy uznać, że cieleśni chrześcijanie są w bardzo niebezpiecznym stanie. Bardzo łatwo jest szatanowi odciągnąć cielesnych chrześcijan od Chrystusa, bo zawsze chodzą w ciele. Często jest to bardzo mała różnica między zachowaniem tych chrześcijan a zachowaniem ludzi świeckich. Trudno powiedzieć, czy cieleśni chrześcijanie są nawróceni, gdyż często ich zachowanie jest podobne do świeckiego sposobu życia. W przeciwieństwie do nich chrześcijanie duchowi są nie tylko nawróceni, oni chodzą w duchu. Duchowi chrześcijanie żyją życiem, które jest wyraźnie różne od życia świeckich ludzi. W rezultacie są dwie rzeczy, które występują w życiu duchowych chrześcijan. Pierwsza to ta, że poddali ciało pod moc ducha. Po drugie, odzwierciedlają sprawiedliwość Chrystusa.
Paweł mówi: według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Innymi słowy, zwycięstwo nad ciałem nie polega na ludzkim wysiłku, ale na chodzeniu w duchu. Jest tylko ta droga. Obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Dowodem duchowości chrześcijan jest to, że poddali ciało pod moc mieszkającego w nich ducha. Drugą rzeczą jest odbijanie sprawiedliwości Chrystusa. Oto dlaczego Paweł mówi do Galacjan, że gdy chodzą w duchu, wytworzy on owoc w ich życiu. Miłość, pokój, radość, cierpliwość, dobroć, wiarę. Ale musimy zrozumieć, że przypisana sprawiedliwość Jezusa pojawia się w naszym życiu tylko wtedy, gdy my stracimy całkowicie ufność w ciele i gdy zupełnie szczerze możemy powiedzieć: nie ja, ale Chrystus. Chrystus stoi na zewnątrz serca, puka i prosi, by pozwolić Mu wejść zupełnie w nasze życie. Pragnie On, byśmy się stali duchowymi chrześcijanami, chodzącymi w duchu, i pozwoli Mu okazać Jego owoc w naszym życiu. Pragnie, abyśmy wzrastali duchowo tak, byśmy nie byli dłużej niemowlętami w Chrystusie, ale dojrzałymi chrześcijanami. Duchowy wzrost albo rozwój obejmuje całą osobę – ducha, duszę i ciało. Paweł mówi: a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Te trzy elementy – duch, dusza i ciało – razem stanowią ludzką istotę. Nic z tego nie może istnieć niezależnie od siebie. Idea nieśmiertelnej duszy umożliwiającej życie poza ciałem pochodzi z pogańskiej filozofii Greków, a nie z Biblii. Gdy ktoś umiera, wszystkie trzy elementy – duch, dusza i ciało – przychodzą do swego końca. Spójrzmy z duchowego punktu widzenia na każdy z tych elementów stanowiący nasze człowieczeństwo. Duch. To jest to, co Paweł nazywa wewnętrznym człowiekiem i jest miejscem mieszkania Boga. Bóg stworzył człowieka, by mógł mieszkać w nim. Od wieczności Bożym zamiarem było, by każda istota, od błyszczącego i świętego Serafina do człowieka, mogła być świątynią na mieszkanie Stwórcy. Gdy Bóg stworzył Adama, mieszkał w nim Duch Święty. Istotą naszego ducha jest sumienie, przez które Bóg oświeca nas i kieruje nami. Dusza. Dusza to ludzki umysł, centrum woli. To w duszy mamy siłę do dokonywania wyboru i podejmowania decyzji. Ciało. Stanowi ono to, co zewnętrzne, widzialną część naszej istoty. Dlatego, że ciało widzimy, możemy też łatwo uchwycić, czym ono jest i jak działa. Te trzy składniki naszej istoty mają swoje paralele w świątyni Starego Testamentu. Pamiętajmy, że świątynia była symbolem wskazującym na Zbawiciela. Przez nią wierzący stają się jedno z Chrystusem. Miejsce najświętsze odpowiada duchowi. Tu mieszka Bóg. Miejsce święte odpowiada duszy, tak jak kapłan funkcjonował w miejscu świętym, ziemskiej świątyni. Tak Bóg działa w naszych duszach albo umysłach. Dziedziniec reprezentuje ciało. Dziedziniec był widzialny w całości i było to miejsce, gdzie składano ofiary. Paweł mówi nam, abyśmy składali Bogu ciała nasze jako żywą ofiarę. Na marginesie te paralele nie negują istnienia prawdziwej, dosłownej świątyni w niebie. Biblia wyraźnie mówi, że Bóg żyje i działa w niebie, jak i w sercu pokornego wierzącego. Na takim kontekście spójrzmy na duchowy rozwój, jaki zachodzi w nas, gdy otwieramy drzwi naszego życia w odpowiedzi na pukanie Chrystusa i zaproszenie Go do środka. Wzrost ten obejmuje trzy fazy w każdym doświadczeniu wierzącego.
Pierwszy – stan przed nawróceniem. Drugi – nawrócenie. Trzeci – uwielbienie. Stan przed nawróceniem. Stworzenie było w doskonałej harmonii między boską i ludzką naturą. Nie było nigdy walki w Adamie między jego ludzką naturą i Duchem Świętym mieszkającym w nim. Istniała tu doskonała harmonia, gdyż Adam został stworzony na obraz Boży, a Bóg jest miłością, agape. Miłość Boża przez Ducha Świętego zupełnie kierowała Adamem, a jego człowieczeństwo odbijało chwałę Bożą, która jest jego bezinteresowna miłość. Co stało się, gdy Adam zgrzeszył? Odwrócił się od polegania na Bogu do samousprawiedliwienia. Grzech Adama odwrócił go od Boga. Duch Święty opuścił go i on duchowo umarł, choć fizycznie nie. Własne ja zajęło miejsce Ducha Świętego w jego życiu, dlatego że cała ludzkość była stworzona w Adamie. Całe jego potomstwo, ty i ja, każde serce upadłej ludzkości jest samolubne, albo jak mówi Biblia, zboczyło na własną drogę. Boża miłość jest bezinteresowna, gdyż agape nigdy nie szuka swoich własnych dróg. Ale po upadku w grzech, sam grzech przekształcił miłość, która była w Adamie, na miłość własną. Od agape Adam odwrócił się do własnego ja. W naszym upadłym stanie możemy być zdolni do miłości, ale miłość ta stała się samolubna. Samolubstwo zastąpiło Bożą bezinteresowną miłość. Dlatego Adam umarł duchowo. Jego dzieci, ty i ja, jesteśmy zrodzeni również w zmarłym duchu. Jesteśmy umarłymi przez upadki i grzechy. W rezultacie ludzkie życie dostaje się pod przekleństwo zakonu. Oznacza to, że Adam i jego pomyślność nie ma już prawa do istnienia. Ludzkość prawnie podpada pod potępienie. Dalej, ludzka natura stała się niewolnikiem grzechu, bez siły do opierania się jego wymaganiom. Jest to duchowy stan, w którym znajdujemy się, ja i ty oraz każdy potomek Adama. Biblia określa to słowem cielesność. Jesteśmy zrodzeni w ciele. Od urodzenia opanowani przez własne ja. Jesteśmy z urodzenia niewolnikami grzechu. Jest absolutnie niemożliwe, by ktokolwiek, ty i ja, mógł się zbawić sam z tego kłopotliwego położenia. Nie jest możliwe wyprodukowanie na jabłoni pomarańczy. Biblia stawia sprawę wyraźnie. Czy murzyn może odmienić swoją skórę, a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić? Ten ponury obraz jest naszym stanem. Potrzebujemy nawrócenia, by odkupić nas z tej beznadziejnej sytuacji. Bóg włączył boskość Chrystusa do naszego zbiorowiska ludzkiego, gdyż potrzebujemy odkupienia. Jako drugi Adam rozpoczął tam, gdzie myśmy rozpoczęli. Jezus przez swoje doskonałe życie i ofiarną śmierć przeniósł nas w miejsce pierwszego Adama, zajmując nasze miejsce. To jest dobra nowina Ewangelii. Nawrócenie. Nawrócenie oznacza przyjęcie Chrystusa przez wiarę jako nasze nowe życie, w miejsce naszego grzesznego życia, które umarło na zawsze w Nim na krzyżu. Co dzieje się przy nawróceniu? Jaka zmiana następuje? Pierwszą rzeczą, jaką się staje, jest ta, że Duch Święty, reprezentant Chrystusa, przychodzi i zamieszkuje w naszym duchu. Tak jest. Duch Święty mieszkał w Adamie przed grzechem, teraz mieszka w nas po nawróceniu. Staje się tak dlatego, że nasze życie poddane jest krzyżowi i przyjęliśmy formułę Ewangelii nie ja, ale Chrystus. Duchowo byliśmy umarli, ale teraz jesteśmy duchowo ożywieni.
Dlatego, że przyjęliśmy Chrystusa jako naszego Zbawiciela i naszą sprawiedliwość. Ostoimy się na sądzie w obliczu zakonu, który wcześniej nas potępiał. Pytanie, czy będziemy dopuszczeni do nieba, nie jest już kwestią sporną. Gdy Bóg patrzy na nas, wówczas widzi doskonałą historię swego Syna i widzi nas w Chrystusie doskonałymi i zupełnymi. Oczywiście nasza ludzka natura nie może zmienić nawet jednej cząstki i jest zupełnie cielesna, kontrolowana przez własne ja. Dlatego to tutaj trwa konflikt, który ma miejsce w życiu każdego nawróconego, nowonarodzonego wierzącego. Konflikt ten istnieje między boską naturą, której staliśmy się cząstką przez wiarę i nowonarodzenie, a ludzką naturą, która zawsze sprzeciwia się Bogu. Te dwie natury są zawsze w konflikcie z wierzącym. Wielu chrześcijan jest zaniepokojonych tym faktem. Myślą, że konflikt ten oznacza, że nie są nawróceni. To nie tak. Faktycznie to problem nawrócenia byłby wtedy, gdyby tego konfliktu nie było. Przed nawróceniem konflikt nie istniał, bo ludzka natura była pod kontrolą swojego ja. Fakt istnienia konfliktu świadczy o tym, że wprowadzona została nowa natura. Jest to dobry znak, dlatego że mówi on nam, iż nasz umysł pokutował i jest nawrócony. Gdzie ma miejsce konflikt? Tam, gdzie wielu chrześcijan ma trudności ze zrozumieniem tego problemu. Terenem walki dla chrześcijan jest umysł. Bez przyzwolenia naszej woli Duch Święty nie może udzielać sprawiedliwości Chrystusa. Duch nigdy nie będzie działał poprzez przymus. Podobnie też nasza grzeszna natura nie może spełniać swoich pragnień bez zgody naszej woli. Tak oto przebiega wojna o panowanie w naszej woli i umyśle. Ciągła walka trwa w naszych umysłach, myślach i pragnieniach. Możemy to zrozumieć, gdyż każdy tego doświadczył. Wierzę, że list do Rzymian w 7 rozdziale opisuje tę walkę, która toczy się po nawróceniu. Według umysłu pragniemy być posłuszni zakonowi Bożemu, ale ciało pragnie posłuszeństwa zakonowi grzechu. Walka ta trwa i jest bolesna. Kiedy zakończy się ta walka? Tylko wtedy, gdy ktoś umrze albo gdy powróci Jezus. Nie możemy powiedzieć, że jestem kombatantem tej walki. Powstaje inne pytanie. Czy umysł może kiedykolwiek zwyciężyć ciało? Odpowiedź brzmi nie. Można się przeciwstawiać ciału do czasu, ale to nie jest zwycięstwo. Jest tak dlatego, ponieważ grzech jest prawem, stanowi siłę istniejącą w naszych członkach. Być może uczęszczamy na tydzień modlitwy albo inne nabożeństwa, w czasie których będziemy głęboko duchowo poruszeni. Rezultatem może być postanowienie. Od teraz nie będę jadł deseru po posiłku. Czy podejmowaliście kiedyś takie postanowienie? Dobrze, odniosłeś sukces pierwszego dnia, drugiego, a nawet trzeciego. W czwartym dniu bardzo ciężko pracowałeś i jesteś zmęczony. Po obiedzie żona przyniosła ciastka, które specjalnie dla nas upiekła. Patrzysz i cieknie ci ślinka. Mówisz więc: dobrze, tylko jedno. Zanim cokolwiek pomyślisz, taca jest pusta. Ludzki umysł, bez względu na to, jak silna jest wola, nie może zwyciężyć ciała. List do Rzymian to wyjaśnia. Kwestią nie jest to, czy umysł może zwyciężyć ciało. Kwestią jest, czy duch może zwyciężyć ciało. Dzięki Bogu, tak. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. W wierszu tym Paweł nie mówi o tym, co się stanie w naszym chrześcijańskim doświadczeniu. Mówi on o obiektywnej prawdzie, jaka jest w Chrystusie. Używa on terminu zakon w znaczeniu siły albo zasady, podobnie jak zasada grawitacji. Mówi on o dwóch siłach spotykających się w Chrystusie: zakon grzechu i śmierci oraz zakon ducha. Gdzie tkwi zakon grzechu? Paweł mówi:
a w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nie oznacza to członków Kościoła, lecz nasze ręce, nogi, ciało, czyli grzeszną ludzką naturę. Taki zakon grzechu żyje w naszej ludzkiej naturze, w naszym ciele. Zakon ten to nie tylko siła, ale jest to trwała siła. Wola jest również siłą, ale nie jest siłą trwałą. Czasem jesteśmy silni, innym razem słabi. Nie dotyczy to zakonu grzechu. Ten jest stale silny. Zakon ducha jest również stałą siłą, podobnie jak zakon grzechu, ale jest siłą przeciwną. Jeden jest bliski grzechowi, drugi jest bliski sprawiedliwości. Zakon grzechu i zakon ducha spotkały się razem w Chrystusie Jezusie i zakon ducha wygrał. Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Jezus potępił grzech w ciele z dwóch powodów. Pierwszy powód, aby nas usprawiedliwić. Zobacz, nie tylko my sami się potępiamy. Potępia nas nasza natura, bo jesteśmy grzeszni. Ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Na krzyżu Chrystus oporał się nie tylko z moimi czynami, oporał się również z tym, czym ja jestem. Na krzyżu pokonał moje grzechy i zakon grzechu działający w moim ciele. Dlatego nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Drugi powód. Chrystus potępił grzech w ciele tak, aby słuszne żądania zakonu wykonały się w nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Jeśli chodzisz w duchu, zakon ducha żywota uwolnił cię od zakonu grzechu. Nie zbawił cię, ale dał dowód światu, że możesz być usprawiedliwiony i zbawiony. Gdy Chrystus stoi na zewnątrz drzwi i puka, gdy prosi nas o otwarcie drzwi, mówi: pozwól mi być źródłem twojego życia duchowego. Przestań próbować dobrze czynić, nigdy nie osiągniesz sukcesu. Pragnę wejść do ciebie, żyć w tobie i mieszkać w tobie. Innymi słowy, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Chrystus pragnie, by Laodycea była chrześcijaństwem duchowym. Nie chce chodzić w cielesnymi chrześcijanami, dlatego że cieleśni chrześcijanie są złymi przedstawicielami Chrystusa. Nawet gdy duch mieszka w nich, cielesny chrześcijanin jest tym, który chowa swoje światło pod korzec. Tylko wtedy, gdy stajemy się duchowymi i pozwalamy Chrystusowi mieszkać w nas, możemy powiedzieć: nie ja, ale Chrystus. Jest to bardzo bolesne dla naszego samousprawiedliwienia, ale jest to jedyne rozwiązanie problemu laodycejskiego. Osoba nienawrócona ma tylko jedno życie, które ją kontroluje. Życie cielesne. Może chodzić tylko w ciele, bo tyle tylko posiada. Jest to wszystko, co do niej należy. Ale chrześcijanie mają dwie możliwości do wyboru. Mają dwie natury. Mamy ciało, ale mamy również ducha. Możemy więc chodzić w ciele albo w duchu. Paweł mówi: a jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Dlaczego Paweł wprowadza zmartwychwstanie Jezusa? Bo jest to ostateczny test. Wielka moc grzechów okaże się wtedy, gdy na stałe wprowadzi nas do grobu. Czy możemy zwyciężyć grób? Czy jesteśmy wolni od śmierci, od drugiej śmierci? Jeśli tak, wtedy zwyciężyliśmy ciało i grzech. Ale jeśli nie, wtedy nie osiągniemy zwycięstwa ani nad grzechem, ani nad ciałem. Ale Jezus tego dokonał. On zwyciężył grób, zwyciężył grzech i ciało. Jak? Czy stało się to Jego siłą albo mocą Ducha Świętego? Paweł mówi, że dzięki mocy Ducha Świętego Jezus powstał ze śmierci. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was,
Wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Jeśli pozwolisz ciału, by cię kontrolowało, ostatecznie ono odciągnie cię od Chrystusa i położy w grobie. Umrzesz dlatego, że chodząc w ciele zasmucałeś Ducha Świętego, odrzucając go i nakazując mu wycofać się z twojego życia. Paweł ostrzega nas przed tym w liście do Efezjan. Jak długo Duch Boży mieszka w nas, jesteśmy zapieczętowani do wiecznego zbawienia. Ale można też powiedzieć Duchowi Świętemu: nie pragnę niczego więcej. Jest możliwe zasmucenie go do momentu, gdy nas opuści. Wtedy stanie się to, że nie jesteśmy dłużej pod parasolem usprawiedliwienia przez wiarę. Możesz powiedzieć: żegnaj. Tak, Laodycea ma dwie możliwości. Może chodzić w duchu albo w ciele. Obie możliwości kontrolują nasz umysł, albo duch, albo nasze ciało. Nigdy nie może się to stać bez naszego przyzwolenia. Tak, tutaj jest stała walka. Przykro, że muszę o tym mówić, ale nigdy nie przyjdzie taki czas, gdy ciało powie: dosyć, nie zadam ci więcej kłopotów. Ciało może zostać zwyciężone, ale nie przez ciebie, ani przez twoją wolę. Tylko duch może zwyciężyć ciało i to tylko wtedy, gdy chodzisz w duchu. Przedstawiając Ewangelię Żydom obciążonym jarzmem legalizmu, Chrystus powiedział: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Wielu ma błędne zrozumienie tej wypowiedzi, sądząc, że chrześcijańskie chodzenie to nasz krzyż. A przecież tym, przez co Chrystus najbardziej ludzi pociąga, jest krzyż. Ogranicza to zbawienie przez wiarę tylko do samego usprawiedliwienia. Dlatego uświęcenie jest według takiego poglądu mieszaniną wysiłków Chrystusa i naszych ludzkich. Prawdą jest, że w tym wierszu Chrystus wprowadza zagadnienie jarzma, które było jednak w opozycji do tego, co uczył judaizm, czyli do jarzma legalizmu, które Paweł określił jako jarzmo niewoli. Gdy Chrystus mówi: uczcie się ode mnie, pragnie powiedzieć każdemu, że jego jarzmo to sprawiedliwość jedynie przez wiarę, czyli całkowite poleganie na Bogu w usprawiedliwieniu i uświęceniu. Tak jak Chrystus żył przez Ojca, tak my musimy żyć przez Jezusa. Oto dlaczego Jezus mówi do Laodycei: pozwól mi wejść nie tylko po to, by mieszkać, ale pozwól mi z tobą jeść, a ja będę z tobą, pozwól mi całkowicie identyfikować się z tobą, a tobie ze mną. Pragnę przyjąć twoje życie, pragnę kontrolować twojego ducha, duszę i ciało, ale nigdy ci tego nie narzuci. Tutaj mamy do odegrania ważną rolę. Musimy poddać naszą wolę woli Chrystusa. To jest krzyż. Pamiętasz Getsemane? Ciało Jezusa nie pragnęło śmierci na krzyżu, wołał on do Ojca: jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. Stale mamy to powtarzać. Jezus błaga Laodyceę: proszę, pozwól mi wejść do ciebie. To, co ty robisz, może okazać się dla ciebie bardzo przyjemne, ale jest splamione własnym ja. Tylko wtedy, gdy wejdę do ciebie, sprawiedliwość twoja może być prawdziwą sprawiedliwością. Czy pragniemy pokutować za swoje samousprawiedliwienie? Czy pragniemy otworzyć drzwi i czy pozwolimy mu wejść? Czy pragniemy powiedzieć jak Paweł: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus? Gdy to się stanie, będziemy dobrymi świadkami Jezusa. Świat zobaczy go w nas. I we mnie, i w tobie. A gdy to nastanie, świat zostanie oświecony chwałą Bożą, a my będziemy zwycięzcami. Uwielbienie. Jest to trzeci stan wzrostu chrześcijańskiego. Gdy Chrystus przyjdzie po raz drugi, wtedy nastąpi zmiana. I to nie naszych umysłów, które już są nawrócone, ale naszej natury. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. Wtedy ciało, dusza i duch będą w doskonałej harmonii.
Walka dobiega końca. Chwała Boża będzie zupełnie odnowiona, dlatego że ludzka i boska natura znowu będą w zupełnej harmonii. Takie będzie uwielbienie, gdy się Jezus pojawi. Aż do tego momentu musimy cierpieć, mając grzeszne ciało, które jest wielkim nieprzyjacielem chrześcijańskiego życia. Mimo to, gdy otworzymy drzwi w prostym akcie pokuty i pozwolimy Chrystusowi wejść, będziemy mogli powiedzieć: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie.